To będzie prawdziwa masakra. Jest sobota, za 5:06 rano. I już za chwilę czeka mnie chyba najgorszy widok, jaki tylko człowiekowi może się w sobotę rano przytrafić. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy może być coś bardziej dołującego niż widok pakowanych rowerów w sobotę rano? Nie. Zwłaszcza, że jeden to mój. Ruszamy. Właśnie, gdzie my, panie, w ogóle jedziemy? Pan jesteś tutaj naczelny logistyk. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Robotniczy kochany sportowy Hów Dół. Uwaga, uwaga! Nowy kod zniżkowy na koszulki zaprzyjaźnionej drużyny RKS Hów Dół w sklepie kapitanbomba.pl. Nowy kod to nowy kod i zapewnia 10% zniżki na cały asortyment. No i już cholera na miejscu. Cały dojechał ten mój rower? Cały. Ja pierdzielę. Poproszę, serwis do rąk własnych. Dziękuję. Hello everybody. Taki duży chłopiec na takim małym rowerku. Jakoś się mieszczę. Ale mamy piłkarskie miejsce zbiórki. Kuźnia Raciborska. Stolica światowego futbolu, można powiedzieć. Z czego słynie? No, że tu jest ulica Roberta Lewandowskiego. I my się spotkaliśmy na ulicy Lewandowskiego 9. Tak? Oho, Lewandowskiego 9. Tu Robert strzelał pierwsze bramki na tym boisku. A tu jest jeszcze boisko. Tak. To jest to boisko. Tu się wszystko zaczęło. Nie no, Lewandowski tu podobno ani razu nie był w tej kuźni. Nie był? Zapraszali go kilka razy, ale jeszcze Robert tu nie dotarł. Oho, jeszcze ten z Poznania przyjechał. Już masz 300 km w nogach? Kurwa, myślę, że mi rower zajebił. Miałem taką cichą nadzieję. Skoro pan Robert na tej ulicy Lewandowskiego jeszcze nie był, to dla pana Roberta mała niespodzianka. Pokażemy mu, jak ta ulica wygląda. Ładna, nie? Bardzo ładna. A patrzyłeś tam, jakie są skrzyżowania? Czy jest na przykład skrzyżowanie Lewandowskiego z Messim? Albo z Bońkiem. A jakie są skrzyżowania? To by było dobre. Z kim może być skrzyżowanie Lewandowskiego? Z Lewandowską. A zaraz ruszamy i też specjalnie dla pana Roberta jedziemy pokazać, jak wygląda polska C-klasa. Jakby się okazało, że pan Robert nie był także na meczach polskiej C-klasy, to my zaraz ruszymy i C-klasę też panu pokażemy. Chyba, że nie dojedziemy, bo mamy jechać na rowerach. Ważna chwila, pan ruszaj pierwszy. No ty jesteś. Dawaj. No ruszaj, pokaż, jak to się robi, no. No, ja nie pamiętam, jak to się robi, pokaż mi, jak się jeździ. Zosru. Kurwa, żebym się pode mną nie zał... żeby się nie zawalił pode mną ten pierdzielony, bo jest naprawdę over the limit. I to jeszcze jest ulica Roberta. Tu się zaczyna nasz szlak. O ja pierdzielę. O kurwa. Pięknie jedziesz, pięknie. Chyba będzie specjalny odcinek dla pana Roberta. Bo teraz panu Robertowi pokażemy coś, czego na pewno nie widział. Prawdziwą nędzę. Kto tu gra generalnie? Piłkarze, kurwa, kto? LKS Nędza. Rezerwat teraz, panie. Największy rezerwat na Śląsku. Spoko ten rezerwat, ale żadnej knajpy nie ma, nie? Może tutaj, chodź. Tu coś na pewno będzie. Żadnej knajpy w rezerwacie. Największy rezerwat na Śląsku. I nawet najmniejszej knajpy nie ma. Człowiek wyjechał z rezerwatu i od razu się knajpa trafiła. Ale przypominam, panowie, że umówiliśmy się, że na tym wyjeździe nie ma w ogóle alkoholu. Tak jest. Tak? Tak się umawialiśmy. No serio, ani jednego? No żeby się nie okazało. No chciałbym, żeby się okazało, że takimi jesteśmy fiutasami? To się łamią od razu? No chyba nie chciałbyś. No i nie wytrzymał. Ale niedobre. Cwaniaczek. Ale do żarcia jakiś twarożek wziąłeś, nie? Oczywiście. A nie za dużo tej zieleniny? Właśnie. Może zaszkodzić, co? Co kiełbacha, to kiełbacha, nie? Oho. Piąty do brydża. Ja jestem w tej. To potasuj. Ja pierdzielę, znowu mi wszyscy uciekają. Dojechaliśmy, ale gdzie? Gdzie my dojechali, panie? Panie, gdzie Żuchu. My jesteśmy? Żuchu. Żuchu. Będą ładne bramki? Oby nie w tej bramce. Ale tutaj tylko coś widać. I tu zaraz będzie mecz klasy C, najlepszej. Gospodarze to LKS Strzelec z Żuchów. Co tam się dzieje? Ja pierdolę! A goście? Ej, z kim grają? Z tymi, nie? No. Z tymi. Z tymi drugimi. Z tymi czerwonymi. Oczywiście, że każdy. Czernica? Zameczek. Czernica. A, zameczek 2. Czernica. 2 to jest najważniejsze. Co? Biegu prawy. No.
Aj, no kurwa. No, ale to już się powinno. No już go miał. Powinno się liczyć takie coś, że jako brama. Blisko było. Panie, najwyższa pora odinstalować tego Tindera, no. Obrączkę masz. Ale. No, kurwa, no ewidentnie. Co, i tą obrączką się wygodniej przewija Tindera? Czy jak to jest? Bo ja się nie znam, no. Powinien kopnąć obok bramki. Aj. Strzelaj z daleka. O ja pierdolę! Słyszałeś? Że to podobno gra ostatni zespół przed ostatnim. Nie widać w ogóle. Myślałem, że odwrotnie. Pod. A karny, kurwa! Nie no, nie ma to dać czerwoną. Jak czerwoną? Czerwoną? Od razu widać, że to będzie dobry strzał, nie? No dobra, ty dostaniesz. O. No, zawiodłeś się? Ja jestem ukontentowany. Bardzo dobre meczycho. No, bramkarz nie poczekał. No ja pierdolę. Druga czerwona kartka. Dwa karne, dwie czerwone kartki. Jeszcze przerwy nie ma. O, i do przerwy jest ile? 2-1 jest. 2-1 jest dla gospodarzy. To czy grają dziewiątkę? Idziemy na drugą stronę, co? Ojej. O. Spalony. Nie było. Ale tak, ale tempo tej akcji jest kurwa jakbym to ja robił to akcję. Zatrzymał się, no ja. Ale dawaj, co, czekoladkę będziesz wpierdzielał? Ale gorzko. Gorzko. Gorzko to można. Gorzko. Ale z orzechami, orzechy są zdrowe. Ja pierdzielę. Ty jak to jest, że ty tak chudniesz, a tak wpierdzielasz? Kurwa, zawsze uważam, że Krzysztof Stolunia jest najlepszym ekspertem. O kurwa! No, nareszcie ostatni gwizdek, można ruszać na następny mecz. O kurwa, jak mnie dupa boli. Nie wiem jak my to zrobimy, ale mecz następny jest za 5 minut, a mamy do przejechania 8 km. Damy radę, nie? La, 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 la. No i jesteśmy, prawie się wyrobiliśmy i proszę bardzo, 40 minuta meczu już jesteśmy. I to jest znowu klasa C. Jak już przyjechaliśmy, to mogliby na powitanie coś strzelić. O! Kurde. Bardzo dobra pierwsza połowa. A kto tu gra w ogóle? LKS Dzimierz, LKS Dzwonowice. 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 Aj! To kto strzelił tego gola? No właśnie nie widzę. Goście chyba. A, ładne było? Piękne. Będzie brama. Ach, kurde. To jest akcja meczu chyba. Ależ to by było piękne. Tam był weekendu akcję. Kontuzjował się przez ten strzał. Ten, co złapał kontuzję, to tego strzału? Nogę. Niestety kontuzję złapał ten zawodnik po tym zagraniu. A sport to zdrowie. Szczególnie jeżdżenie na rowerze. A boli cię coś w ogóle? No kurwa, czuję dupę. Jest. Dobra, to teraz dla odmiany został nam jeszcze rower. Wow. O, jaki uśmiech. Jaki nowego. Szczery uśmiech. Ale wiesz jaka trasa, nie? No, kurczę, nawet dupki, trzeci tak? Podbródek się uśmiechnął. Tu już nie ma nawet podbródku, się zlałeś. W majtki. La, 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 la. O kurwa. No nareszcie meta. Warto było zapierdzielać dla tego loda. Kwaśny urwis. No już mamy niedzielę. Jak? Bardzo dobrze. Siła masa. Gdyby mi pan nie wymasował tylnej części ciała, to nie wiem jak ja bym dzisiaj się czuł po tym moim siodełeczku. Dzień dobry. A was też dupa boli? Jak kogoś boli dupa, to polecam tam masażystę w pokoju numer 3. Dzisiaj z samego rańca to nie ma co się wygłupiać z tą jazdą na rowerze, nie? No. Ale na meczek sobie skoczymy, a jak? C-klasy, C-klasy dla odmiany. Nie stęskniłeś się za C-klasą od wczoraj? Bardzo. No i nie ma tak dobrze, jednak się kierowca zbuntował. Jednak mamy wsiadać na rowery, ja pierdzielę. Hurra! I ruszyły! No nie rozglądaj się, tylko napierdzielaj. Mecz się zaraz zaczyna. Gutki są. Dajemy, dojechali. Kto tu gra? Woni i Czarni. Ty wiesz co? Nie wiem. Właśnie miałem sprawdzić, ale jest problem z internetem. Gospodarze to chyba wiemy, jak się nazywają. Jak się nazywają? Korona. Ale skąd? Bargłówka. Korona Bargłówka. A goście? Kurde, jak się goście nazywają? Czemu niezbyt dobre mniemanie, jeśli chodzi o znajomość meczów, na które jeżdżę. Takie wyjście na C-klasę, ja pierdzielę. Co, piwo to sprzedają? Ja pierdzielę. To 21 zł, tak? Zawsze 3 piwa i 3 oranżady na C-klasie. Drogo trochę, no ale już mieliśmy budżet na to. Za pana liniowego. O kurde! Przez te oranżady żeśmy przegapili gola. Ja widziałem na własne widziałeś? Oczy, widziałem. Widziałeś tego gola? Ładny jakiś? Tak. A to był gol dla gości, jest 0-1.
Karny, o kurwa. No. O kurwa. Weź usiądź na tym przystanku. Usiądź na tym przystanku. Jak ty usiądziesz, ty... No zmieścisz się, no. Optymizmu trochę. No usiądź, ja chwilę po tobie usiądę. Zepniesz po ślady i dasz radę. Panowie, nie wiem czy zauważyliście, mecz się zakończył. O, ale dyskoteka się zaczęła. Kawał meczycha, nie? No, jeszcze w drugiej połowie. Dawaj, mał, dawaj! O kurwa, no. Ale klimat niezły był na tym meczu, nie? Tak powinien wyglądać każdy mecz C-klasy. Oho. Rudy! Rudy się zesrał, to moje ulubione hasło. Na wrestlingu tak dopingowali. Pstrykaj, pstrykaj, ziomek. Jest ekspert nie tylko od grzybów, na wagonach też się zna, podobno. Tu jest stara dwójka, bez talety. Pokaż starą dwójkę. Czy chcielibyście państwo zobaczyć starą dwójkę? Pan pokaże. To jest stara dwójka. To skoro już pojawił się wątek fekalny, to może byśmy coś zjedli. Nie zgłodniał pan? Ja? 2 godziny temu. Mieliśmy nie pić, ale tu wino mszalne się trafiło. Czym się różni wino mszalne od niemszalnego? Bardziej kopie czy nie kopie? Nie wiem, pan sprawdzi pierwszy. To słodkawe chyba. Mszalne to chyba wytrawne musi być, co? Nie wiem. Też nie wiem, chociaż byłem ministrantem przez 6 lat. A ty przez ile lat byłeś ministrantem? Nie byłem. Co za ministrant? 6 lat był ministrantem i wina mszalnego nie spróbował, co w ogóle damy. Stać. O! Smacznego. Słodkie. Bardzo dobry kolarski zestaw. Typowa diota kolarza. I co by pan teraz najbardziej chciał zrobić? Jakieś derby bym obejrzał. Najlepiej w C-klasie. Jest coś? Panie, derby są jednak. Ale ty to masz farta, nie? Kurwa, jeszcze powiedz, że to jest C-klasa. No tak, no jasne. Gospodarze jak się nazywają? Ruda Kozielska. LKS. Ruda Kozielska. A goście Stal. Kuźnia Raciborska. Pierwszy z drugim chyba, nie? No, tego to nie wiem. Co? Jest klimat. Śródziemnomorski. Aj! To jest najlepsza C-klasa. O kurwa, o kurwa. To już na pewno będzie. Ja pierdolę! Jedni atakują na stopa, drudzy strzelają bramki. Ja pierdolę! Sprawiedliwy drzwi. Kurwa, dwie akcje zrobili. Ja pierdolę! 40 minut cisną w jedną stronę. Moja ulubiona drużyna od dziś. Ale pięknie ta nasza modelka w drugiej połowie się prezentuje. Kurwa, ja poproszę kogoś, żeby mi to namalował. Ja chcę to powiesić sobie w salonie. Nietypowy, bo nie... O kurwa! Ile jest? 4-3. Jak 4-3? 4-2. 4-3 jest, kurde. 4-2. Oglądałeś kiedyś mecz i znałeś wynik? Tak. Ale to były derby. I niespodzianka. No jaka to niespodzianka? Jak drugi z pierwszym wygrywał u siebie, to co to za niespodzianka? U siebie. To nie jest niespodzianka? Nie. A, okej. Okay. Przepraszam bardzo, to nie była niespodzianka. Gospodarze wygrali 4-3. O, dzień dobry. Cześć. A to niespodzianka, że przegraliście, czy nie? Bardzo duża niespodzianka. O, duża niespodzianka, widzisz? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Jednak, tak? No słyszeliście? Jednak niespodzianka to była. A jedna? Duża. Zawodnicy to przegrali, przyznali, że to niespodzianka. Tak, mówią zawodnicy, no to pewnie to niespodzianka. Co teraz jeszcze pan sobie wymarzył na dziś? No i zostaliśmy, panie, sami. Kuźni Raciborskiej. Tu zaczynaliśmy i tu pięknie zakończymy to nasze zwiedzanie. Mi się to podoba. Ha! Znowu ulica Roberta Lewandowskiego. Z tej strony też się nieźle prezentuje. I tam na końcu Lewandowskiego jest knajpa. Jak kiedyś tu Robert przyjedzie, tę swoją ulicę zobaczyć, to na pewno zajrzy tu za róg do pubu Kwadrat. Za Roberta. Ale eleganckie miejsce. No i już mamy poniedziałek, a poniedziałek zaczynamy na naszej ulubionej ulicy. Bo już. Roberta Lewandowskiego. Ale fajny hotel był, nie? Piękny. Tak, panie Robercie, jak pan tu kiedyś wpadnie, to polecamy hotel jest Gracja. Jest apartament prezydencki. No. Jest kawiarnia, ale taka kawiarnia, że... Nie no, klimat tu jest zajebisty. Kurwa, jedna z lepszych knajp, jakich ostatnio byłem. Ła! Niezła była, no. Bardzo dobra. Killerów jeszcze puszczali, idealnie pasowało do tej kawiarni. No dobra, no to przejedziemy się tą ulicą Roberta Lewandowskiego i to by było na tyle chyba. Dziękujemy za uwagę, pan się ładnie pożegna. Do widzenia. Pomachaj. No.
Ruszamy, ahoj! Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVB. LVB jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Robotniczy kochany sportowy Hów! Uwaga, uwaga! Nowy kod zniżkowy na koszulki zaprzyjaźnionej drużyny RKS Hówdu w sklepie kapitanbomba.pl. Nowy kod to nowy kod i zapewnia 10% zniżki na cały asortyment. Czerwony przegrywa, taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać. Kto nie gra, ten nie wygrywa.